like a clown. Like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live in my hometown. Hej, 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 cześć, cześć, kolejny odcinek serii Fallouta 3. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w tej chwili w fabryce Nuka-Coli. Cóż, z pewnych źródeł wiadomo mi, że no fajnie, że tutaj się dostaliśmy, ale przygodę tutaj zostawimy sobie na inny odcinek, ponieważ będzie zawartość tego tutaj. Miejsca potrzebna do pewnej misji, ponieważ tutaj jest sporo Nuka-Coli, skoro jest to fabryka Nuka-Coli, to i będzie tutaj pełno. A tak jak mówię, jeszcze pewien profit sobie weźmiemy i będzie to fajnie to wszystko zrobione. Ponieważ będziemy musieli zebrać Nuka-Cole Quantum. Może, o, bo powiem wam od razu, mogę jakąś Nuka-Cole Quantum tam sobie zebrać. No i potrzeba nam do tego albo pewnego profitu, który zamieni zwykłą kolę na Nuka-Cole Quantum, lub właśnie samą Nuka-Cole Quantum znaleźć, ale ja wybiorę sobie tą opcję numer 1. Będzie mniej roboty, ponieważ ja tam kilka tych sztuk też wydudniłem tej Nuka-Coli, czego teraz żałuję, bo myślałem, że może ona nie będzie do niczego potrzebna, ale będzie zbędna, a tu tymczasem coś takiego. No skacz. No czemu on nie chce skakać? No właśnie. Tu jakiegoś wroga mi przy okazji widział... radar? Jest i wróg. Na jakiej wysokości? O, nóżka odpadła. A co to się stało? Nawet dwie nóżki. Przykra sprawa, powiem wam, przykra sprawa. Dobra, odkryjmy sobie to miejsce. Albo nawet nie. Nie no, odkryjmy sobie to miejsce. I ruszymy na zadanie. A, czyli oni są przyjaźni. Jestem złomiarz znowu. Handlarz jakiś. Tudzież. Szabrownik. Niech jest ich pełno, ale no przydają się. Tutaj 10 mm. Tam loskop, gdzieś do papieru, steampack. Okej. Thanks. Dzięki, na razie. Trochę więcej amunicji do tego. Zawsze się przyda. A tymczasem my tutaj popierdzielamy dalej. Cóż to jest za lokacja? A. No. Dobra. On to zaraz przyleci zapewne. Poczekamy sobie na niego. Będziemy się tutaj też z amunicji za bardzo przecież wystrzeliwać. Szkoda mi jej trochę. Nie ma tu nic. Serio. Tu liczyłem z taką nadzieją. Coś tutaj... Wow, zaraz coś znajdę ciekawego. Rowerki. Raczej nic dla mnie. Pełno skrzyń metalowych. Więc tutaj jest też coś na pewno. O, lekkie zaradowienie. No tak, bo tutaj te puszki w końcu są. O. Zaskoczony? Bo ja nie bardzo. Teraz tam jest coś i tu jest coś w tą stronę. To tutaj tą sobie odkryjemy lokację. Pyk, tego się nawet nie da otworzyć. Myślałem, że to tak jeszcze po słogersku. Red Racer. Fabryka. Tutaj zapewne będą zabawki.
Coś tutaj było? Aha, chyba tylko kubek. No tak, tutaj te zabawki produkują. A coś dla mnie może? Czy nie będzie tutaj zupełnie nic? Złomu to też mam pod dostatkiem. No kilka widzę... O, gule. Wow. Oszalałeś? Nie podobają mi się te dźwięki płytki naciskowej. Jeszcze weź ten deseń. Źródło wody. Pusta butelka po napoju. Wow, tu za mną jest. Od razu dostał w łanie. Nie ma to tamto. Patrzcie, ile tych kuli ostatnio się tu zanarobiło w okolicy. Już tu pod spodem łazi. Zaraz się pokaże frajer pewnie. Jak ja będę szafki przeszukiwał czy coś, to pewnie zaraz tutaj przyjdzie. Może nie, bo on tu góry łazi. A nie lubię. Głupie. No tego tam muszę zaraz dostać. No na pewno łazi tam u góry. Gdzie jest ten, co go zabiłem? Tu leży. Ja nie przepuszczę tutaj żadnych. Nie czujesz efektu wypoczynku. Ja nie odpuszczę tutaj żadnych skarbów. O ile takie tu będą. Stąd narzędzi, tutaj złom będzie. O, przylas. No, weszło. No co takie dźwięki? Te niebieska przepustka znowu. Zdziwiające są te niebieskie przepustki. Ciekawe, dokąd one będą prowadzić. Czy to tylko takie, wiecie, no znowu to cały czas mi się tutaj to nawiązanie do bodajże pierwszej lub drugiej części, to nie pamiętam, chyba w obu częściach była sama ta, w sumie ta przepustka. Nic. Nuka cola razy 3. O nie, to jest ten... Au! Tak jakby granatami rzucał. Z kitu. Czekajcie, co to takie dobre na niego było ostatnio? W sumie... Kilka rzeczy. Au! Jakbym w niego trafiał, byłoby świetnie. Oh fuck! Holy fuck! Trzeba byłoby go już wysadzić, ale to w inny sposób trochę. Dobra, zróbmy to w takim razie po swojemu. Czyli załatwmy sprawę. O, od razu. Gdzieś te mini atomówki będę musiał też szukać. Pomału sobie. Dzisiaj tak to wszystko będzie prowadziło do jednego punktu. Ale chciałbym tego kurde gnoja tutaj załatwić. Tak. No i dziękuję. Lekki oczywiście rat musi buchnąć. W końcu no nie bez parady tutaj. Sobie to tutaj... O nie. Strzeliłem, ale...
krzyczący nie jest na tyle groźny, żeby nam cokolwiek zrobił. Przez tej odległości nie ma szans, żeby on nam coś zrobił. What? Nawet nie wiem, ja się poruszam. Wow, zapomniałem o tym, że to kwas puszcza. O, proszę, mamy tutaj antyrad, środek czyszczący raczej. To nie raczej nie dla mnie. O, naboje, które wystrzeliłem wcześniej. Coś tu jeszcze kurde jest. Wow. Nie chciałem tu spadać. Są cząstki siedzącego gula. A, to być może to tutaj jako dźwięk. Że coś się zrobiło, że tak powiem. Nutka kola. O, odloty. Co tutaj, wszystko już? No, już to było wszystko. O, w tej części jeszcze nie byłem. Kapselki. Nie, tej Nuka-Coli tak mam dużo dosyć. Czekajcie chwilę, do was zaraz wrócę. Dobra, już jestem z powrotem. Sorry za tutaj chwilkę. Co tu się właściwie wyrabia? Jakby na wojnę szli, no. Znaczy, bo to jest... Ta nutka... To chyba była z tym... Jakoś nazwał... Ten od szczurów, co na flecie to wygrywał tą melodię, żeby... Żeby szczury po prostu przyszły za nim. Jaśko, muzykant? Nie, to na pewno nie. O, no to chyba... No, widzę, że... szczątki tylko zostały, tak jest. Czyli warto było tutaj przyjść tylko po to. Okej, mamy spinkę. No i dobra. Kapselki. Ale nutki lecą. O, biureczko. Kapselki. Właściwie ten Nuka-Cola sobie zażyje. Kupujemy z krwią. I teraz możemy stąd sobie spokojnie wyjść chyba nawet. Przecież coś tu jeszcze się kręci. Gdzie on zwiał? Tu jesteś, pod spodem. Już tutaj. Po łbie. I w temacie tyle tego gula. Jego żywot został zakończony. To chyba tutaj możemy zamknąć temat, jeżeli chodzi o eksplorację. Chociaż... Jeszcze kilka tych szkarłatnych bestii słyszę. A pale kolejowe, no to fajnie, pale kolejowe. Nie omieszkam. Ła. Ty, żeś mnie zaskoczył teraz. No jest trochę twardszy niż normalny. To jest jego broń. To jest jego broń naturalna. Nie spodziewałem czegoś takiego. Poślijmy sobie Nuka-Coli znowu. Co będziemy się tutaj
Okej. O, tu jeszcze jakieś dziedziczki są. I tu! Czyli jednak jeszcze nie jest koniec eksploracji. Chciałem tak szybko. Biuro prezesa, to zaraz. A tutaj, na przykład. A nie, myślałem, że to są drzwi. No ale dobra. Wyglądało to tak na początku. To zostały drzwiczki do biura prezesa. No sobie jeszcze naprawimy przy okazji gdzieś ten karabinek szturmowy. Trochę amunicji trzeba będzie też wykupić. Uważam na te gule. A teraz jeszcze sobie trochę w formie to było. O! O właśnie. Tu już stały fragment z rozrywki. No, no. Już spinki, kurde. Coraz mniej. Szafka z narzędziami. Szafka z skrzynka granatów. Szafka z amunicją. Karton papierochów. Dużo ogniwa strasznie energetycznego. Nie dają. Nie dają mi tego, co powinienem teraz mieć. Jak najwięcej amunicji do broni tej nie tyle, że naturalnej, ale tej nieenergetycznej. A mi już dają. No ale dobra, może gdzieś tam w przyszłości przecież będę przecież... Mam nadzieję, że wszystko... O, proszę bardzo. Używał. Wpis do dziennika L2. Jakieś chipy. Nie wiem, co mi to dało właściwie, ale... zawsze otworzyłem jakieś tam sobie komputerek. Czyli to jeszcze nie koniec. Nie jest to biuro prezesa takie trochę mało... duże? Puszka, whisky. Whisky raczej nie dla mnie. Ale już tu taką tętni grozą. Coś z tego chyba, nie? Czy taki dziwny dźwięk wydobywa z siebie. Notacje chirurga. Strzałki. Metalowe pudła, tłusciutkie. Złom raczej mnie nie interesuje, zwłaszcza, że już mam no, praktycznie maksymalnie wykorzystany. O, wow, ale dzisiaj mam farta. Crescent. Peace. Peace. Ale raczej tutaj kurczę nic. Dla mnie nie. Notatki, no nic. No nic. Zatem... ruszamy na górę. Chociaż chyba, że te szafy coś jeszcze sobie kryją. No. No, ale tego karabinku raczej nie używam. Rakieta razy 10. Karabin laserowy. Nie. Ciekawe, czy to broń strzałkowa jakaś będzie mega, czy taki really bullshit. No proszę. A tego ja nie zabiłem. A widzicie, czyli... taki... chirurg. Stefan! Stefan mnie zabił! Dobra, z grubej rury wjeżdżamy. Oh shit!
Holy shit. I teraz łeb. Tak jest. Tego psychola stąd. Stefan sobie sam otworzy? Chyba nie. Nie jest chyba na tyle inteligentny. A, widzicie. Rest in peace, Stefan, rest in peace. Reklęska dympacie. No, ajajaj. No. Udało się na szczęście. Luka Cole Quantum sobie bierę. Ciekawe, czy to jest jakiś sztuczny wytwór, ten Stefan, czy rzeczywiście gdzieś on sobie tam żył. Tylko wskutek eksperymentów tego świerć mózga, idioty. Ale będą wytacza ognia, o kurde. Wow, wow. O. No, prawie. O. No nie. A tak dobrze było. Muszę przy pierwszej możliwej okazji zakupić gdzieś spinki. Karton papierosów za ciężki. Błana na patyk, klucz chirurga, zjad chirurga. W beznadziejnym stanie. 226, co to jest? 223. Nawet ładnie. No tak, ja nasze safe. Okej. Aj. Something. Uwagi na się Stefana. Jakieś chipy. No i dobra. Mamy tu, widzicie, kolejne misterne przeżycie za sobą. Bardzo dziwne to tutaj było, chore wręcz. Radyjko sobie tutaj fajnie gra. Nabój, hełm od pancerza zwiadowcy, pancerz zwiadowcy. No raczej nie dla mnie. Przebywajne pieniądze. Żałcie. Dzbanek. Papierosy. Odpocznijmy sobie tutaj z godzinkę chociaż. A jest jakieś szybsze wyjście. A tu jakieś drzwi są. Przejdźmy sobie przez nie. A, tutaj chyba tylko jeszcze skład dodatkowy. Łohoho! Albo miał do gnojenia stworzeń. Jakiś. Fale kolejowe. Miernik ciśnienia, fale raczej nie. Serpentynka, mentany. I tu jeszcze jest odlot, który dla mnie jest tylko dobrym dobrym do sprzedania, nic innego. Dobra, no to tutaj załatwiliśmy sprawę w takim razie. Możemy stąd wyjść. Miałem w sumie tego naszego ojca ratować. W sumie? No, palmy sobie to od razu. To będzie tak, w notatkach, w zadaniach, to będzie w notatkach. I'm off to Vault 112 to search for anything of bronze that might help me get this purifier up and running. All I know is that it's west of some place called Evergreen Mills, and it's well hidden in some sort of garage. Evergreen Miles. I have to. Idziemy ratować naszego ojca z rąk krypciarzy. Takich bym mógł nazwać. W sumie, skoro mieszkałem w krypcie,
To krypciarze, nie? Tacy, którzy kurde mogli coś tam mojemu ojcu złego zrobić. No, ładnie zszedłem. Teraz wyjście jest chyba tam. W tamtą manieczkę. Jakiś wskazuje nam tutaj... kierunkowskaz. Może jakieś drobne szczegóły pominąłem jeszcze tutaj, ale najważniejszą rzecz chyba zrobiłem, czyli zabiłem chirurga, chociaż tak naprawdę no nie przeczytałem do końca jego historii, może wtedy bym wiedział więcej, ale wkurzeni ludzie, o Boże. No ale dobra. Tutaj widzimy chyba bandytę jeszcze jakiegoś. No właśnie. Jako, że nie lubię zostawać wrogów. Nie lubię zostawiać wrogów tak tutaj opuszczonych, samolubnych, znaczy samolubny nie będzie zostawał samych, to tutaj jeszcze mamy coś. Dwóch, to więcej tego jest tutaj. A wiecie co, zrobimy sobie to tak. Granaty, mamy ich tutaj sporo. Holy fuck! Holy fuck! To nie było najlepsze, co mnie mogło spotkać. Gdzie jest pan szanowny? Nie to miałem wziąć, ale dobra, może być. O, przepięknie, przepięknie. Miotacz ognia, chyba mam akurat. Rakiet, możemy sobie tą swoją trochę naprawić. I może jej właściwie nie używam, ale w lepszym stanie będzie. Dobra, świetnie. Przy okazji pełno. Pełno gratów. Holy fuck. A, w tą stronę było. Ejejej. No, skrzynce nic. Tylko taki fake, żebym złamał sobie... O, Steam paczek. Spływej kulki. Coca-Cola. No, weźmy ją sobie. Bardzo chętnie się napiję, chociaż nie muszę właściwie. Niech będzie. Mak motocykla, tu jeszcze pistolety lakiernicze, raczej nie dla mnie. Chipsiki. No wpierdzielmy sobie jeszcze. Zaraz tak, wiewiórka. Spluwej kurki. No i dobra, tak. Takim tutaj ruchem coś możemy zdziałać. Musimy tego psa i tak zniszczyć. Gdzie on zwiał? On się zbugował. Gdzie on? Patrzcie. Chodź tu. Ty durna psino. Tu jesteś? Znaczy muszę być tylko właśnie z tego względu. Dobra. To teraz tak, mapa świata. Usuń. Wow, kawał drogi nas czeka. To przynajmniej sobie dojdziemy do tego miejsca. Czemu by nie? Widzi mi to jakiegoś zwierza. Mam się obawiać, czy nie? Zaraz, weźmiemy sobie jakąś inną broń w ogóle. Itemsy. Kaps.
tego się obawiałem. Jaogaj te szpony śmierci prawie. Patrzcie, dwóch zabiłem, ale rzeka. Nie są aż takie silne, ale potrafią zrobić niemałą krzywdę. Dobra, idziemy. Idziemy na pochybel wszystkim. Nie no, idziemy uratować mego ojca. No jednak tutaj ma przesrane trochę, tak? Kolejny. Dużo was tu. Nawet za dużo. Stwierdzałbym. A może tu sobie odkryjemy? Coś tu jest w końcu. Tu jest jakby tak lekko odbić. Mam jakąś lokację, tak? Ojciec poczeka, zając. On co i tak tam siedzi. Nie woli. A lokacja może nie poczekać. Łoż ty w mordę. Patrzcie gnoja. A zobaczymy co powie na granata EM. Patrzcie, stwierdziela od razu. O ty paziu. No to teraz się już mogę dobić. Ale co robot taki sam sobie tutaj robił na środku pustkowi? Co to jest w ogóle? Mam chyba kolejnych szabrowników, co? A może robot... Sputnik! O, sorry. Nie chciałem ciebie zabijać. Chodziło mi tylko o lewitujące oko. Żeby te śmiecie po prostu tutaj propagandy nie szerzyły. Nie chcę tego. Jestem przeciwko nim i będę robił wszystko, żeby zginęli. Dwie lokacje do wyboru, ale tamta mnie interesuje bardziej. A co tam? Oj, wielki moloch. Oj, wielki moloch. Nawet wygląda mi to... No coś na wiele odcinków. To nie. To jeszcze teraz tego nie będziemy ruszać. Jednak nie będziemy tego ruszać. Bo... Coś mi się tutaj zapowiada na dłuższą przygodę w tej lokacji. A jeszcze będzie okazja zapewne nie jedna, żeby tutaj zwiedzić teren. Będzie na pewno nie jedna taka okazja. Tam jest jeszcze coś, ale to też trąci mi jakąś dłuższą przygodą. A mówię, ja też chciałbym jakąś sprawę z moim ojcem w końcu. Wow. Marnotrawstwo jednego pocisku. Dobra, jeszcze nie jest w takim najgorszym stanie tam moja broń. Co tam mi widzi w ogóle? Może jaskinie? Czy coś takiego? Jesteśmy coraz bliżej tego, już widzę tamtą mieścinkę. Cóż to jest? Jaki garaż. Krypta 112 w garażu. Czyli ktoś jakby sobie taką samowolkę lekko strzelił. O! Ta-da! Tak się walczy na szybko z Rad Skorpionem. To jest samowolkę sobie chyba urządził w tym garażu. Lokacji tutaj no nie mało, powiem wam, w tym regionie jest do zbadania. Coś jakby tutaj pachniało wielką rozrubą. Kretoszczury.
ktoś z dalekiej odległości już się wypatruje. W sumie nawet fajnie, że z takiej odległości wypatruje zwierzynę. Oby tylko ona mnie nie wypatrywała, nie? Garaż Smitha Kaleya. Keseya, sorry. Kaleya. Co ja też gadam? Jakiś Kaleju, Boże. Co ja w ogóle powiedziałem? No zagra. Dobra, to w tym miejscu podejrzewam, że po prostu zakończę. I zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku, a tymczasem na razie.